Witajcie moi mili, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu. Dzisiaj troszeczkę powiem o godnościach podstawowych, które są podstawową, elementarną wiedzą dla każdego astrologa. Niestety większość obecnych astrologów o tym zapomina i tego nie zauważa. Więc godności podstawowe w skrócie pokazują siłę planety dla każdego stopnia znaku zodiaku. Mamy 5 takich godności podstawowych. Władztwo, któremu się daje 5 punktów. Egzaltację, 4 punkty. Troistość, 3 punkty. Term, 2 punkty. I dekanat, 1 punkt. I teraz planety mogą być w swoich godnościach. I kiedy mówimy o tym, że planety są w swoich godnościach, to znaczy, że dana planeta w horoskopie, jak jest położona w jakimś stopniu znaku zodiaku, to ta sama planeta jest w jakiejś godności. Przykład. Księżyc w raku. Planety w raku zawsze są rządzone przez księżyc. Więc księżyc w raku jest w swoim władztwie. A więc ma bardzo mocną godność. Dana planeta może mieć kilka godności, a może nie mieć żadnej. Może być tak, że ma zarówno jest w swoim władztwie, jak i w swojej troistości. Tak ma Mars w Skorpionie, jest zarówno w swoim władztwie, jak i w swojej troistości. I teraz, jeśli planeta jest w swoim władztwie, to jest ona bardzo mocna i to z tą planetą będzie dana osoba musiała sporo popracować w życiu. Ale to nie znaczy, że ta planeta jest w jakiś sposób lepsza. To znaczy, że ta planeta, wyobraź sobie planetę jako byt, jako pewną istotę, która ma swoją własną ścieżkę ewolucji duchowej i przechodzi swoje własne okresy, tak jak my. My nie jesteśmy świadomi tych cykli, ale spójrzmy na tą planetę. I ona przechodzi sobie przez różne znaki zodiaku, tak jakby przechodziła przez różne etapy swojego życia. I powtarza te cykle. I się pomiędzy nimi porusza. I każda planeta chce być w swoim własnym znaku zodiaku, bo ona w nim najbardziej odnajduje swój potencjał, bo jest najmocniej zsynchronizowana energetycznie z tym znakiem zodiaku. Dobrze go rozumie, dobrze się w nim czuje, jest w swojej temperaturze, jest w swoim takim miejscu komfortu, może siebie wyrażać, ma siłę. Może pokazać swoją twarz mocniej i czuje się w tym dobrze. I tak na przykład Mars świetnie się czuje w znaku Barana i Skorpiona. I kiedy w nich jest, to energia Marsa jest mocniej odczuwana. We wszystkim. W naturze. I wtedy możemy mieć wybuchy wulkanów, możemy mieć pożary, może być dużo ognia, może się sporo dziać. Mogą być mocne burze, grzmoty. I kolektywnie, poprzez to, co się dzieje na świecie, czyli Mars, bo tu nie chodzi o to, żeby relatywizować, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Planeta po prostu chce się wyrazić i wyrazić swoją energię. I nie patrzmy na to, czy to jest dobre, czy to jest złe. Mars chce działania, Mars chce agresji, Mars chce wojny, Mars chce pożądania i takie tą energię będzie wzmacniać. Więc w znaku Barana i w znaku Skorpiona będzie się czuć świetnie, bo te znaki świetnie rezonują z energią Marsa, czyli z energią właśnie ego, mocy, wzmocnienia. I planety w władztwie, kiedy mamy w swoim horoskopie urodzeniowym, bo oczywiście to działa też kolektywnie, tak? Czyli to działa na nasz umysł, na emocje, na to, co się dzieje na świecie, na to, co się dzieje w świecie mody, na to, co się dzieje w mediach, które tematy zaczynają być interesujące, co nam się na nasze upodobania, na to, jak zaczyna się zachowywać natura, jak zachowują się zwierzęta, co się dzieje w klimacie. I tak dalej, i tak dalej. To wpływa na wszystko. Ale jak wpływa to, jak to indywidualnie działa w horoskopie urodzeniowym, kiedy mamy planetę w władztwie na przykład? Kiedy mamy planetę w władztwie, to znaczy, że ona jest mocna, ona chce się wyrazić. Czy to jest dla nas dobre, czy złe, zależy od poziomu świadomości, ale ta planeta chce działać. Jeśli to jest księżyc w raku, to on chce doświadczać emocji i go nie interesuje nic innego. On chce wyrażać i doświadczać wszystkich emocji. Czy to są emocje pozytywne, czy negatywne, to nie jest istotne dla księżyca w raku. On chce ich doświadczać, on chce je wyrażać. Księżyc w raku więc będzie dosyć pewny w swojej chęci doświadczania tych emocji i nie interesują go inne kwestie. Więc jeśli to są lęki, to on chce doświadczać tych lęków. No i oczywiście rak ma tendencję do działania w oparciu o przeszłość, jak każdy znak kardynalny, i do inicjowania. I rak inicjuje, tylko inicjuje w oparciu o przeszłość, czyli o przeszłe schematy, czyli żeby uniknąć pewnych nieprzyjemnych sytuacji, rak zaplanowuje i działa przezornie. Więc jest proaktywny, jak każdy kardynalny znak, ale w oparciu o pewną przezorność właśnie, żeby uniknąć pewnych niekomfortowych emocji.
ale często doświadcza też niekomfortowych emocji, bo sam wzór postępowania jest już jest niewłaściwy, tak? Wychodzi z niewłaściwego miejsca, więc powoduje, że cały czas dana osoba działa w tym samym schemacie, w tym samym obrębie i kreuje cały czas tak naprawdę te same negatywne emocje, tylko i wyłącznie pomimo, iż tak naprawdę to, czego chce uniknąć, to chce uniknąć tych negatywnych emocji. Chce uniknąć na przykład doświadczenia lęku, więc cały czas działa z lęku przed lękiem. Mars z kolei, gdy jest mocny, gdy jest w swoim władztwie, to chce doświadczać pożądania, złości, intensywnego ego i osoba, która ma mocnego Marsa w horoskopie, będzie musiała być mistrzem swojego ego. Będzie musiała się sparić wielokrotnie, pójść za swoim pożądaniem, oparzyć się parokrotnie. Będzie musiała doświadczyć tej niemocy czy słabości, bo na przykład ich ego za mocno urośnie i pomyślą, że są nieustraszeni, mogą wiele. I tak należy patrzeć na planety w swoim władztwie. To są planety, które są mocne, które są silne, bardzo mocno podkreślone w naszym horoskopie. I z tą energią będziemy musieli bardzo intensywnie pracować. Planety w egzaltacji. Egzaltacja jest coś takim, kiedy planeta nie może sama do końca ustalić reguł swojej gry, ale jest jak honorowy gość. Jak, nie wiem, jak mamy jakąś wielką gwiazdę zaproszoną na jakiś koncert. To nie są oni organizatorem tego koncertu, ale no, chcą, żeby ten gość się zjawił. I ten gość czuje się dobrze, bo nie musi organizować. Nie jest odpowiedzialny, tak, jak władca, który się zachowuje jak szef i robi co chce, tylko jest właśnie tym gościem honorowym. A więc taka planeta też czuje się w dużej mierze dobrze w swojej energii i wie, że może wykorzystywać tą swoją energię. Planety w troistości. Troistość jest związana troszeczkę ze szczęściem. One są troszeczkę jakby znalazły się w swoim szczęśliwym położeniu. Troistość potrafi się zmienić z dnia na noc. Zależy w dużej mierze, czy horoskop jest dzienny, czy nocny. I to też jest związane z takim szczęściem, tak? Bo egzaltacja jest cały czas ta sama w tym samym znaku zodiaku, podobnie z władcą, tak? Jowisz już zawsze jest egzaltowany w raku na przykład. Wenus zawsze jest egzaltowana w rybach. Saturn zawsze rządzi znakiem koziorożca. Więc to jest stałe. Natomiast troistość może się zmienić. Inaczej być w horoskopie dziennym, inaczej w horoskopie nocnym. Jest to związane z pewnego rodzaju szczęściem. Term z kolei jest tą godnością, której się przypisuje 2 punkty i term jest troszeczkę fizycznym aspektem, jest bardziej przejawia się w świecie fizycznym. Nie daje mocnej pozycji planecie, ale daje jej pewną godność. Żeby zrozumieć istotność tych godności, to najpierw ustalamy, jaka planeta jest w jakiej godności, czyli czy jest na przykład właśnie we władztwie, w troistości, w termie, w dekanacie, w egzaltacji. A potem patrzymy, jakie planety są u poszczególnych planet w godnościach, tak? Czyli na przykład sprawdzamy, jeśli powiedzmy mamy, nie wiem, księżyc w pierwszym stopniu byka. To księżyc w pierwszym stopniu byka jest na pewno w swojej egzaltacji. Może być w troistości też, jeśli jest to horoskop nocny. Ale władcą jest Wenus. I wtedy na księżyc ma olbrzymi wpływ Wenus. Bo jest ona w swoim władztwie. W tym miejscu. Księżyc ma silny wpływ na samego siebie, bo jest w egzaltacji i na przykład w troistości. Patrzymy też później na planetę, która jest w termie i na planetę, która jest w dekanacie. I te planety, które są właśnie w tych godnościach na księżycu, to księżyc jest jakby taką firmą czy organizacją, a pozostałe planety, które mają godności tam, są jakby w radzie nadzorczej. Mają jakby udziały i głosy. I Wenus ma tych głosów 5, Księżyc ma tych głosów w horoskopie nocnym by miał 7, a dziennym 4 za egzaltację i pozostałe planety w termie i w dekanacie mają kolejne punkty. I jeśli zobaczymy siłę tych planet, to będziemy widzieć, kto jest jaki mocny w swoich negocjacjach. Więc jeśli planeta, jeśli powiedzmy Wenus w tym horoskopie jest w rybach, to jest w swojej własnej egzaltacji, a więc czuje się jak gość honorowy, więc ona nie tylko tutaj rządzi tym księżycem, ale też czuje się dosyć godna, czuje się honorowa, ma mocną siłę przebicia. W ten sposób patrzymy, jak te planety się między sobą zachowują, czyli porównujemy, jeśli analizujemy godności pozycji poszczególnej planety lub punktu horoskopu, na przykład ascendentu, to patrząc na te planety, które są w godnościach, jak one są posadowione w horoskopie, możemy zauważyć, jaka jest ich siła negocjacji w tej radzie nadzorczej nad tą planetą. Czemu to jest istotne? Temu, że każda planeta reprezentuje
jakąś część osobowości. I wtedy możemy widzieć, która część osobowości rządzi którą. Czy na przykład muszę się czuć najpierw wartościowo, żeby móc wyrazić swoje autentyczne ja, czyli Wenus rządząca Słońcem, albo Wenus mająca bardzo duży wpływ na Słońce w horoskopie. Czy na przykład muszę działać w sposób zdecydowany, określić swój charakter i być pewny siebie, to jest Mars, jeśli Mars rządzi jakąś inną częścią osobowości, żeby na przykład móc być odpowiedzialnym. Czyli najpierw muszę działać, a dopiero potem zrozumiem odpowiedzialność. Mars rządzący Saturnem, albo Mars mający bardzo duży wpływ na Saturna. Po to patrzymy na te godności i określamy wtedy ich siłę, ale najpierw zaczynamy od określenia tego, jaką godność samą w sobie ma dana planeta. Czyli czy ma dużo do powiedzenia o samej sobie, o wyrazie swojej własnej energii. Tak? O ile Księżyc w Byku ma dużo do powiedzenia o samym sobie, o tyle niektóre położenia takiego nie dają. Na przykład, nie wiem, Księżyc w znaku Skorpiona praktycznie nie ma żadnej godności i jest tylko jeszcze w upadku. Więc nie za bardzo ma duży wpływ na siebie, nie za bardzo ma silne pole negocjacyjne, nawet jeśli Księżyc występuje właśnie w godnościach innych planet w danym horoskopie. Nawet jeśli ktoś ma mnóstwo planet w raku, ale ma Księżyca w Skorpionie, to ten Księżyc nie ma mocnego pola negocjacyjnego, pomimo iż rządzi tymi planetami. To jest wszystko bardzo ciekawe, ale to już jest zaawansowana astrologia, więc podawałem ten materiał bardziej dla chętnych i dla tych, którzy tą astrologią troszeczkę poważnie się zajmują, a więc mam nadzieję, że wy zrozumieliście, co chciałem przekazać. Jeśli jesteś zainteresowany moim podręcznikiem do astrologii, w którym krok po kroku tłumaczę, jak rozpocząć interpretację, od czego zaczynamy, co jest najważniejsze i mówię to w sposób ustrukturyzowany, to zachęcam Cię do zakupienia mojego podręcznika. Informacje znajdziesz na mojej stronie internetowej oraz w opisie pod tym filmem. Zapraszam Cię również na konsultacje. kontakt@astroline.com i co jakiś czas organizuję kurs astrologii, gdzie otrzymujecie wykłady, pracujecie nad własnym horoskopem, gdzie ja nawiguję i pomagam Ci w Twojej interpretacji horoskopu i sugeruję swoją własną interpretację, i w której masz też oczywiście dostęp do materiałów filmowych i do podręcznika i ćwiczeń. Więc zapraszam Cię do tego, jeśli jesteś zainteresowany tym kursem, to wtedy napisz do mnie maila, a jak tylko wystartuję z nową edycją, to zostaniesz o tym poinformowany. Dzięki wielkie za uwagę, pozdrawiam, Cyprian.